14 stycznia 2018 roku odbył się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki było pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. W akcję zaangażowało się 1700 sztabów w Polsce oraz w kilkudziesięciu miejscach na świecie. Kwestę prowadziło 120 tysięcy wolontariuszy. Dziś przyszedł czas na podsumowanie zbiórki. Udało się zebrać ponad 126 milionów złotych. W zeszłym roku 105 milionów. Czy będzie więcej niż 105 milionów? Maszyna się zastanawia. Przecież została zaprogramowana. Czy coś się stało? Coś się stało? Nie, jest wszystko. Zobaczymy. Proszę Państwa, no wygląda jak dobry program, nie? 106, a więc już jest więcej, bardzo się cieszymy. 106 373 804 zł 34 grosze, a więc więcej? Nie, 116 373 804 zł 34 grosze. I ostateczny wynik, 126 373 804 zł 34 grosze. Moi drodzy, graliśmy na całym świecie. Jeszcze raz powtórzę, tu już się nic nie zmieni. Ten rozkład jazdy już tak tutaj zostanie. Wielkie dzięki Polacy, byliście wspaniali. Dzięki wielkie dla ludzi, którzy gdzieś na całym świecie, zobaczcie, graliśmy na całym świecie, flagi wszystkich krajów świata były razem z nami, kiedy prosiliśmy was, abyście grali razem z nami, abyście byli razem z nami. Prosimy o film, który wam to wszystko pokaże. Dziękujemy, że zaprosiliście swoich przyjaciół, znajomych na wszystkich krańcach świata, aby być z nami, aby grać. Bądźcie z tego dumni, ponieście tę pieśń ze sobą. Mówcie wszystkim, ten dzisiejszy dzień, 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet. W efekcie 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy planowane są zakupy dla podstawowych oddziałów neonatologicznych. Fundacja planuje kupić m.in. stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinfuzyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, a także sprzęt diagnostyczny. Wielkie granie nie ominęło również Ostrowca Świętokrzyskiego. Wielka Orkiestra podsumowała już 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również ostrowiecki sztab został już rozliczony, rozwiązany i dostaliśmy oficjalne pismo z fundacji od Jerzego Owsiaka z kwotą, jaką udało się zebrać ostatecznie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to kwota 166 688 zł i 9 groszy. Mamy kolejny rekord. Jest to kwota prawie 10 tysięcy większa niż w ubiegłym roku. W tej chwili czekamy na kolejny krok, czyli na ruch ze strony Ostrowieckiego Szpitala, który chcemy, żeby złożył jak najwięcej wniosków o sprzęt i pod koniec roku będą kolejne zamówienia i przetargi robione przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dobroć i ciepło ludzkich serc powoduje, że polska medycyna zyskuje cenny sprzęt ratujący życie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra do końca świata i jeden dzień dłużej.